może ostatnie pytanie dotyczące suplementacji. Czy twoim zdaniem jakieś mimetyki insuliny, takie jak na przykład kwas alfa-lipowy, mają jakieś zastosowanie? Kwas alfa-liponowy? Po treningu w celu zwiększenia, nie wiesz, wiem, co, wrażliwości na insulinę. 400 mg po treningu można sobie dorzucić, nie? I jeszcze do śniadania, czyli w tych właśnie momentach, kiedy najbardziej nam zależy na tym takim piku insulinowym, nie? Warto. Posiłek przedtreningowy na ile przed treningiem najpóźniej? Na ile? To też wszystko zależy, co też jesz wcześniej. Jeśli to jest posiłek taki pełny, to warto, bo wiadomo, że zanim ten cały pokarm trafi do żołądka, a potem przejdzie do jelit, bo tak naprawdę te wchłanianie tych wszystkich składników pożywczych jest dopiero z jelit, to potrzeba odpowiednio długiego okresu czasu. Przyjmuje się, że jeżeli się je tak czysto w miarę, to mniej więcej trawienie zachodzi gdzieś po 1,5-2 godzinach dopiero. Czyli najrozsądniej, żeby mieć tą energię z tego posiłku zjedzonego, warto byłoby zjeść gdzieś z 1,5-2 godziny przed treningiem. Zbyt wczesne, znaczy zbyt krótki odstęp między posiłkiem a treningiem siłowym nie jest jakby dobry, bo dlatego, że wtedy większość krwi idzie do żołądka zamiast do mięśni, także wtedy ten trening nie jest na pewno optymalny. Jeśli już coś jecie zaraz przed treningiem, to ja na przykład bardzo polecam, żeby zaraz przed pójściem na trening wypić sobie na przykład Vitargo i izolat serwatki, albo Vitargo i trochę hydrolizatu. Coś takiego. Natomiast taki pełny posiłek z 1,5 godziny wcześniej. I nie spowoduje to jakiegoś głębszego wchłaniania, że jakiegoś używamy skaka przedtreningowego? Jeżeli mam to zdarzyć pół godziny przed, nie wpłynie to jakoś? Nie wpłynie w żaden sposób. Możesz zrobić sobie tak, że albo pijesz tego szejka już po staku, albo możesz zrobić sobie tak, że pijesz szejka i za chwilę stak. I Vitargo, i serwatka wchłania się bardzo szybko, w żaden sposób tam nie będzie zalegało na żołądku, także... Sprawdzone też. Jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, to tak naprawdę najlepiej jest trzymać się mniej więcej tego przedziału między 5 a 10 powtórzeń. Jeśli chodzi o rzeźbę, to co powiedziałem wcześniej, żeby te ciężary nie były zbyt duże, to ja bym tak się trzymał w granicach 8-12, czasami w jakichś tam super takich izolowanych ćwiczeniach powiedzmy 15. Nie polecam jakiejś bardzo dużej liczby powtórzeń, głównie z tej przyczyny, że trening na rzeźbę robimy na pewno przy ograniczonej ilości węglowodanów. Przy ograniczonej ilości węglowodanów główne źródła energii są, przy treningu o dużej liczbie powtórzeń główne źródła energii są węglowodany. Jeżeli tych węglowodanów nie mamy za wiele, to trening nie jest w pełni efektywny, nie jesteśmy w stanie trenować ciężko. Dlatego lepiej jest robić mniej troszeczkę powtórzeń, bo wtedy głównym źródłem energii jest ATP, czyli generalnie na pewno nie zabraknie nam tego paliwa do tego treningu. Tak samo jest na przykład przy tych dietach ketogenicznych, jeżeli ktoś się odchudza i je tylko tłuszcze i białko, to robienie ruchów, nie wiem, powyżej 12, powyżej 10 nawet ruchów jest bardzo ciężkie, bo nie mamy tego cukru, czyli tego paliwa do tego, żebyśmy mogli mocno trenować. Dlatego jeśli chodzi o rzeźbę, to nie polecam robienia nie wiadomo ilu powtórzeń. Oczywiście, jeżeli to są na przykład same prostowanie nóg albo taki ćwiczenie, które angażuje tylko jeden staw, ono jest na tyle łatwe, że można tych powtórzeń zrobić troszeczkę więcej. Natomiast im mniej węglowodanów, tym troszeczkę mniej ruchów. To już powiedziałem, że... A jeżeli chodzi o siłę, no to wiadomo. Siła, długie bardzo przerwy między seriami, duże ciężary, 3-5 powtórzeń. Natomiast siłę najlepiej się według mnie buduje wtedy, kiedy raczej nie dochodzi się do upadku mięśniowego. Tylko wtedy... Najlepiej sprawdzają się takie programy, które zakładają progres obciążeń z tygodnia na tydzień. To znaczy najlepiej na siłę trenować z takim większym przemyśleniem niż na przykład trenuje się, nie wiem, na rzeźbę, na masę. Głównie z tego powodu, że tu w większym stopniu ma jakby znaczenie tak sama taka adaptacja organizmu do przeciążenia, do tych obciążeń. Czyli lepiej nawet trenować 2-3 ruchy przed upadkiem, ale starać się robić ten progres, niż po prostu za każdym razem dochodzić do upadku mięśniowego. Dlaczego na przykład ważniejsze jest przy treningu na masę dochodzenie do upadku mięśniowego? Dlatego, że jak pewnie wiecie, włókna mięśniowe, które generalnie mamy, dzielą się tak naprawdę na dwa rodzaje. Włókna wolnokurczliwe, czyli takie bardziej wytrzymałościowe, i szybkokurczliwe, czyli takie, które mają większe znaczenie w treningach siłowych. Natomiast te szybkokurczliwe, czyli te, które mają większe możliwości wzrostu, dzielą się jeszcze na dwa rodzaje.
Jeden rodzaj to jest, można powiedzieć, że tam rodzaj tam A, powiedzmy, i rodzaj B, i ten pierwszy rodzaj, czyli ten A, włącza się do pracy wtedy, kiedy ciężary są troszeczkę większe, natomiast kiedy nie dochodzimy do upadku. I teoretycznie te włókna mięśniowe mają gdzieś potencjał wzrostu w granicach tam naukowo stwierdzonych około 20%. Natomiast jeżeli kończymy wtedy tą serię, to tak naprawdę, powiedzmy, jeżeli mógłbyś zrobić 10 powtórzeń, zrobiłeś 8, to generalnie tylko stymulacja jest jakby do 20% wzrostu. Natomiast pozostała ilość tych włókien mięśniowych, czyli te włókna typu B, włączają się dopiero przy takich submaksymalnym zmęczeniu, czyli tamte się wyłączają i dopiero włączają się te, które pozostały. Czyli kiedy dochodzisz do upadku mięśniowego i teoretycznie tamte włókna mają 80% możliwość wzrostu. Czyli wiadomo, że jeżeli dochodzisz do upadku, to stymulujesz te włókna, które mogą się zwiększyć praktycznie dwukrotnie swoją objętość. A jeżeli ćwiczysz nawet ciężko, ale nie do upadku, to tylko 20% wzrost możesz sobie zapewnić. Dlatego tak ważne jest przy treningu na masę dochodzenie do upadku mięśniowego. Natomiast przy budowie siły nie jest nam to w żaden sposób potrzebne, bo chodzi nam tylko jakby lepszą tą ścieżkę takich przekaźników, powiedzmy mózg, mięśnie, żeby podnosić większe ciężary. W ten sposób. Coś jeszcze? Jakieś pytania? W jakiej fazie teraz ty jesteś? Ja dopiero zaczynam treningi po takiej przerwie. To tam pisałem w gazecie od połowy grudnia tam do połowy stycznia. Byłem w takiej fazie rozkręcającej metabolizm. Przez 2 lata ani nie robiłem cardio, ani tam się za bardzo nie przykładałem. I teraz od 10 dni wszedłem na okres takiej budowy masy mięśniowej. Czyli ten pierwszy okres skupiał się głównie na tym, że robiłem trochę cardio po to, żeby tą wydolność tego organizmu podnieść, żebym mógł teraz więcej jeść. No i od 10 dni nie robię już w ogóle cardio, staram się trochę ciężej trenować, więcej jeść. No i staram się zbudować jak najwięcej. Do jakiegoś tam momentu, jakby zobaczę, że zaczynam za bardzo tyć, dorzucę znowu cardio, lekko ograniczę trening. Potem jak zobaczę, że znowu już się tam nakręciłem, znowu wejdę na większe obroty, postaram się jeszcze więcej jeść i tak to pociągnę na razie przez najbliższe, tam powiedzmy, 2-3 miesiące. A jaka forma kreatyny? Bo kiedyś się mówiło, że monohydrat jest dane lekko, potem jak były promowane jabłczany i tak dalej. Osobiście generalnie ja uważam, że każdy rodzaj kreatyny jest dobry, tylko nie każdy rodzaj kreatyny równie szybko nasyca mięśnie tą kreatyną. Czyli tak naprawdę, czy jedziecie monohydrat, czy jedziecie jakiś stak, to tak czy siak, prędzej czy później naładujecie te mięśnie kreatyną. Oczywiście są bardziej stabilne formy kreatyny, jak choćby, nie wiem, ten krealkalin, czyli taka buforowana kreatyna, która się nie zamienia na kreatyninę. Główny ten właśnie jakby produkt odpadowy kreatyny, taki jakby niewykorzystywany, to jest właśnie ta kreatynina i monohydrat w większości się jakby zamienia na tą kreatyninę, czyli mało tej kreatyny dotrze do mięśni. Dlatego tak ciężko się naładować tą kreatyną. Natomiast te wszystkie takie bardziej nowoczesne kreatyny w mniejszym stopniu jakby konwertują do tej kreatyniny i dzięki temu łatwiej i szybciej te mięśnie jakby ładują się tą kreatyną i szybszy jest efekt. Ale równie dobrze można brać monohydrat, trochę dłużej pociągnąć i też będzie z tego efekt. Także kwestia wyboru, nie? Jak długo? Najlepiej generalnie, chodzi Ci o taką fazę redukcyjną, to najlepiej zacząć z minimalną ilością i potem je zwiększać. Organizm się do wszystkiego przyzwyczai, czyli jeżeli generalnie zaczniecie z dnia na dzień robić godzinę dziennie cały czas, przez 6 dni w tygodniu, to po paru tygodniach już nie będzie to aż takie bardzo optymalnie skuteczne. Natomiast jeżeli zaczniecie od 20 minut 3 razy w tygodniu, to po jakimś czasie zwiększycie na 4 razy i znowu będzie krok do przodu, potem 5 i krok do przodu. I dzięki temu takimi małymi kroczkami jesteście w stanie zrobić lepszą formę mniejszym nakładem pracy, bo potem generalnie trzeba ciąć węgle, obcinać kalorie, robić coraz więcej cardio, a komu się chce robić 2 godziny cardio, bez sensu. 2 godziny dziennie, mówię, nie? Dlatego to samo co z dietą właśnie, mówiłem, że minimalne ścięcia albo minimalne podwyższanie kalorii, nie? Zbyt takie radykalne zmiany nie są dobre, bo to tylko jest dobre na jakiś pewien okres czasu i koniec. No to jak często powinno się w ogóle stosować taką metodę super serii treningu i jak według Ciebie, czy jest skuteczna ta metoda?
ogólnie. Super serii, czyli super serii to są dwa ćwiczenia na przeciwstawne grupy mięśniowe, tak? Bo są jeszcze serie łączone, czyli na tą samą grupę mięśniową. Jeśli chodzi na przykład o trening mięśni ramion, uważam, że jest to rewelacyjna metoda, czyli biceps, triceps i dopiero przerwa. Świetnie to działa. Są to małe grupy mięśniowe, więc jakby tyle wysiłku nie wkładasz w wykonanie jednego ćwiczenia, więc przystępujesz świeży do treningu drugiej grupy mięśniowej. Uważam, super metoda, warto tak robić. Natomiast jeżeli chodzi, powiedzmy, nie wiem, klatka, plecy, to nie sądzę, żeby to była za fajna metoda, bo wiadomo, że jak zrobisz ciężkie wyciskanie, to potem ćwiczenie na plecy ciężkiego nie zrobisz i odwrotnie. To samo, jeżeli chodzi o mięsień czworogłowy czy dwugłowy. Myślę, że nie jest to za fajna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o serie łączone, to oczywiście tak. Czyli dwa ćwiczenia, na przykład, nie wiem, przysiady robimy, potem od razu wyprosty albo jakieś tam na przykład wykroki. Czy na przykład ta metoda wstępnego zmęczenia mięśni, czyli najpierw ćwiczenie izolowane, potem ćwiczenie wielostawowe. Super metoda, kiedy można ją przystosować? Wiadomo, że to są głównie jakby metody w większym stopniu wykorzystywane przy redukcji, przy kształtowaniu mięśni. Przy budowie masy mięśniowej niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o ramiona, biceps, triceps, można też robić to na masie i działa to świetnie. Oczywiście na masie od czasu do czasu można sobie wprowadzić jakąś zmianę i porobić troszeczkę jakichś tam serii łączonych czy coś. Ale żeby raczej nie bazował na tym trening, żeby to była jakby tylko taki suplement do tego treningu, a nie trening sam w sobie, nie? Jeszcze jedno pytanie, czy na przykład obojętnie, czy robimy jakościową masę, czy taką typową masówkę, to lepiej myślisz, że na przykład kupić sobie, znaczy zainwestować w białko i węglowodany i regulować mniej więcej te wartości odżywcze, czy na przykład gainera wtedy, to co będzie lepsze? Uważam, że lepiej sobie zainwestować w węglowodany i białko osobno.